Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę alaniny, która powstała z pół mola kwasu propanowego, jeżeli wydajność tej reakcji wynosi 60%. No tutaj, żeby móc to policzyć, musimy sobie zapisać ciąg reakcji. Mamy tutaj kwas propanowy. Czyli kwas karboksylowy. I mamy tutaj 0,5 mola. Następnie bromujemy go i przyłączamy brom. Ten wyparty atom wodoru połączy nam się z drugim atomem bromu, tworząc bromowodór, ale my tutaj liczymy tylko ciąg reakcji, więc tego nie zapisujemy. Następnie amoniak. I mamy alaninę. Ok, no to tak, wydajność 60%. Mamy bardzo mało danych, więc będziemy się teraz tutaj posiłkować masami molowymi. Zaczniemy sobie od masy molowej kwasu propanowego, który zapiszemy sobie jako C3H7O. Czekajcie, bo nie tutaj. 5, 6 miało być. O2. Jeszcze sprawdzę. Raz, dwa, trzy, 5. Ok. No i mamy tutaj 74 gramy na mol. Teraz alanina. Również C3. 3, 4, 6, 7, 1 NK i O2. Czyli różnicę mamy o azot, który ma masę 14 gramów na mol i wodór 1 gram na mol, czyli musimy tutaj dodać 15, to jest 89 gramów na mol. Ok, mamy tutaj masę, raczej mamy masę molową i mamy ilość moli, czyli będziemy mogli sobie tutaj policzyć masę próbki. NK to jest M, masa próbki na masę molową. Jak przekształcimy ten wzór, to mamy M równa się N razy M. NK to to, czyli mamy 0,5 mola razy 74 gramy na mol, to nam się skraca i mamy 37 gramów. Ok, no to tak. Z kwasu propanowego, czyli z 74 gramów kwasu powstaje nam 89 gramów alaniny. To jak my mamy 37 gramów kwasu, to ile nam powstanie tej alaniny? To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po skosie drugim, w liczniku w mnożeniu. I otrzymujemy tutaj 44,5 grama, tu już dopiszę, że alaniny. No to teraz wlatujemy jeszcze w wydajność, bo to, co tutaj mamy, to może tu, 44,5 grama, to jest wtedy, gdy nasza wydajność jest 100%. To ile my tutaj będziemy mieć, jak wydajność to 60%. X to, co jest po skosie do Y, ląduje w mianowniku w dzieleniu, to co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Możemy sobie tutaj skrócić z zera, wymnażamy górę, dzielimy z dołem i otrzymujemy 26,7 gramów alaniny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.